Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, skończyła się ta wielka liturgia Wielkiej Nocy. W ubiegłą niedzielę zesłanie Ducha Świętego, ostatni dzień okresu wielkanocnego. Dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy. Kochani, bardzo często mówimy, że wierzymy w Boga, ale jakże rzadko zastanawiamy się, w jakiego Boga wierzymy. I tutaj bardzo często pojawia się nam większy problem, kiedy mamy na to pytanie odpowiedzieć. Ktoś by nas zapytał, opowiedz mi o swoim Bogu. Nie? Zobaczcie, nie jest to takie już proste. Ale właśnie od tego trzeba byłoby zacząć. Wierzę w Boga, który jest w Trójcy Świętej jedyny. Jeden Bóg, chociaż trzy osoby. To jest dziwne i tak po ludzku można by powiedzieć, ktoś, kto tego nie rozumie, nie zrozumie. A czy my to rozumiemy do końca? My też tego do końca nie rozumiemy. I wcale nie chodzi o to, żebyśmy to zrozumieli. Nasza wiara, nasza religia jest religią objawioną. Bóg objawia nam siebie. Sami w życiu byśmy do tego nie doszli, że może być jeden Bóg, chociaż w trzech osobach. A jednak Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg Ojciec, który stwarza świat, Syn Boży, który ten świat zbawił, odkupił i Duch Święty, który przenika wszystko i uświęca i mocą którego dokonuje się dzieło zbawienia. I tak naprawdę więcej możemy powiedzieć o tym, jak Pan Bóg działa, niż o tym, kim Bóg jest. Bo gdybyśmy byli w stanie zrozumieć, kim jest Pan Bóg, nie byłby Panem Bogiem. I dlatego, kochani, nie szukajmy dziury w całym. Nie próbujmy jakby ogarnąć wszystkiego, jeżeli nie da się czegoś zrozumieć, znaczy, że tego nie ma, bo to jest największa głupota, jaką można wymyśleć. To, że Bóg jest większy od naszego myślenia, jedynie potwierdza tą tezę, że Bóg jest Bogiem. I najważniejsze jest to, że jest miłością i że kocha każdego z nas i że dla nas stworzył ten piękny świat. I nawet wtedy, kiedy powiedzieliśmy Panu Bogu nie, jako ludzkość, kiedy popełniliśmy grzech pierworodny, bo skutki tego grzechu dotykają każdego z nas, więc mówię, popełniliśmy i jakby każdy z nas, jakby te skutki w nas wychodzą każdego dnia, bo ciągle popełniamy grzechy, to Bóg nas nie skreślił. On, który jest święty po trzykroć, nie skreśla nas, ale daje nam swojego Syna, który stając się człowiekiem, jednym z nas, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, bierze na siebie nasze słabości, nasz grzech, umiera za nas na krzyżu, aby odkupić nasz grzech i zmartwychwstaje do naszego usprawiedliwienia. I mamy Ducha Świętego, który został posłany od Ojca i Syna. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy przed chwilą, Jezus daje tego świadectwo, mówiąc takie bardzo ważne słowa. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Święty Jan w swojej Ewangelii bardzo dokładnie opisuje relacje, które są właśnie zachodzą w Panu Bogu. Pamiętamy może ostatnią wieczerzę i kiedy Filip mówi, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Na co Jezus odpowiada, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I może dlatego też, zobaczcie, jak popatrzymy na nasz ołtarz, widzimy tutaj tą rzeźbę, która jest w ołtarzu głównym. Ja myślałem, że to Pan Jezus, który jakby jest tym królem wszechświata, ale konserwatorzy mówią, że to jest Bóg Ojciec. Zobaczcie, trochę starzej wygląda, niż przedstawiony jest Jezus, właśnie bo to jest jakby takie pokazanie, chociaż Pana Boga się nie przedstawia, Pan Bóg jest duchem, ale właśnie przez to podobieństwo, o którym mówi dzisiaj Jezus, jest to tak czasami w sztuce trochę pokazywane właśnie, że Bóg jakby taki starszy Pan Jezus. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale myślę, że nie warto aż tak na tym się skupiać, ale właśnie odgadnąć to, kim jest Bóg, możemy przez Jego działanie. Bóg jest miłością. I chyba to jest dużo lepsze do zrozumienia tego, kim jest Pan Bóg,
niż wszystko inne. Bóg jest miłością. Miłość jest relacją. Nie jest uczuciem. Miłość jest relacją. Ważne, abyśmy sobie o tym przypomnieli i nigdy tego nie zapominali, bo bardzo często różne rzeczy nazywamy miłością, ale one miłością nie są. Miłość jest relacją, tym, co jest pomiędzy osobami. I właśnie, zobaczcie, w Bogu ta miłość jest tak dynamiczna, tak żywa, że emanuje z Pana Boga, wychodzi z Pana Boga. Pan Bóg chce się nią dzielić, bo taka właśnie jest miłość. Święty Paweł to bardzo pięknie pokazał w hymnie o miłości. Miłość chce dawać, a nie brać. Ona po prostu taka jest. I można się tym zgadzać, czy się nie zgadzać, ale taka właśnie jest miłość. I każdy, kto żyje miłością, będzie wiedział, o czym mówię. Kto miłością nie żyje, nic nie zrozumie. Nic. Nic nie zrozumie się z tego, co czytamy w Piśmie Świętym, nic nie zrozumie z tego, co Pan Bóg o sobie mówi, nic się nie zrozumie bez miłości tego, czym jest nasza wiara. Nic, kompletnie nic. To będzie wszystko bez sensu, jakieś dziwne, głupie, nie dzisiejsze. Dlatego tak wielu ludzi dzisiaj odrzuca Pana Boga, bo po prostu nie rozumieją. Dlaczego nie rozumieją? Bo nie kochają. Dlaczego nie kochają? No bo są zapatrzeni w siebie. Tam, gdzie jest egoizm, tam nie ma miłości. To są dwa bieguny. Nie możemy służyć Bogu i mamonie. Nie może człowiek być jednocześnie w dwóch miejscach. Nie może być na jednym końcu, na drugim końcu. Trzeba się opowiedzieć. I nasze życie to jest sfera takiego wyboru, którego dokonujemy właśnie każdego dnia. I mamy decydować się. Mamy na to pewien jakiś tam zasób czasu, u innych większy, u drugich mniejszy, ale w tym idzie taką sinusoidą, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Walczymy. Walczymy o to, żeby do ostatniego dnia wytrwać, bo jak jest powiedziane, ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa przy Panu Bogu, kto wytrwa w tej mentalności miłości, ten będzie zbawiony. To nie ja to wymyśliłem, to Pan Bóg. I dlatego, kochani, miłość jest tym, co określa Pana Boga. Jeżeli zachowujemy przykazania, jeżeli zachowujemy naukę Jezusa Chrystusa, to Ojciec mówi, Pan Jezus mówi, to Ojciec i ja przyjdziemy do Niego, będziemy w Nim mieszkać, uczynimy w Nim mieszkanie. Ta relacja miłości będzie trwała. I człowiek taki będzie miał gorące serce i kiedy kocha, to widać po nim. No przypatrzcie się ludziom, którzy są zakochani, nie? Zgadza się? Jacy są uśmiechnięci, radośni, serdeczni. To jest właśnie działanie Pana Boga, to jest działanie Ducha Świętego, bo właśnie moc Ducha Świętego jest tą siłą miłości, która sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. Że my, słabi, grzeszni ludzie, jesteśmy w stanie wznieść się na wyżyny wtedy, kiedy otwieramy serce i pozwalamy, żeby miłość nami kierowała. Żeby Bóg niejako nam udzielał swojej łaski, a my współpracując z tą łaską zaczynamy przynosić dobre owoce. To właśnie jest nasz Bóg, w którego wierzymy. I warto takiemu Panu Bogu zawierzyć i zaufać. Bo nawet wtedy, kiedy się pogubimy, kiedy gdzieś upadniemy, kiedy zgrzeszymy, On nas nie zostawia. Tak nie zostawił w raju, ale obiecał pomoc. Tak samo i dzisiaj cały czas Jezus na nas czeka. Jak ten ojciec syna marnotrawnego wychodzi na drogę i patrzy, czy nie wracamy. I kiedy wracamy, się bardzo cieszy. Jak słyszeliśmy w Ewangeliach, jest napisane, że większa radość panuje w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Ale pamiętajmy też, że wróg, z którym walczymy, też nie jest głupi. To jest też byt anielski, więc jest inteligentny, ale zły. I robi wszystko, żebyśmy my sami się od Pana Boga odwracali. Zaczyna siać zamęt, zaczyna siać ferment w naszym życiu, w naszej głowie, w naszym sercu. Zaczyna nam odwracać kota ogonem, żebyśmy inaczej widzieli świat. Zaczyna nam zakładać klapki na oczy, żebyśmy nie widzieli całego horyzontu, a widzieli tylko pewien fragment. Do czasu, aż wybierzemy niewłaściwie i wtedy się sparzymy, wtedy te klapki spadają, a my widzimy, co żeśmy narobili. Dlatego trzeba być czujnym i pilnować swojej relacji z Bogiem. Bo Bóg bez dwóch zdań chce być w sercu każdego z nas, ale się tam nigdy nie włamie. I to jest, kochani, właśnie nasze zadanie. Budować z Panem Bogiem więź. Nawrócenie, o którym tak wiele się mówi w Kościele, polega na zmianie sposobu myślenia, mentalności.
Czyli właśnie na wejściu w relację z Bogiem, żeby ta miłość nas rozgrzewała, byśmy nią się w życiu kierowali. Zupełnie inaczej widzimy wtedy świat. Zobaczcie, wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, ktoś coś złego zrobił i teraz od razu byśmy, o tam trzeba go ukarać, trzeba mu tu, powiedzmy teraz musi znać swoje te, swoje odpowiedzialne za swoje czyny. Ale zobaczcie, jak inaczej wygląda sytuacja, kiedy nagle się okazuje, że to ktoś nam bliski. Nasz brat, siostra, albo może dziecko, syn czy córka, to oni to zrobili, nie? Jak zupełnie inaczej podchodzimy do tej takiej sytuacji. On nie chciał, ona nie chciała, on miał na pewno jakiś powód, coś się stało, to nie do końca była jej wina, może żałuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie to inne spojrzenie. Dlatego, kochani, kiedy mamy Pana Boga w sercu i też na siebie patrzymy inaczej, nie widzimy wrogów, nie widzimy jakichś rywali, ale widzimy swoich najbliższych, których się cieszymy. To tak jak rodzice cieszą się, kiedy dzieciom coś się udaje, odnoszą jakieś sukcesy, na jakiejś olimpiadzie ktoś wygra jakieś nagrody, czy w jakieś inne, albo w pracy go doceniają i tak dalej. Ktoś osiągnie jakieś wysokie stanowisko i jest kimś ważnym i tak dalej. Jacy rodzice są wtedy dumni. To jest właśnie coś takiego, bo kiedy kocham, zupełnie inaczej patrzę. I tego nam, kochani, brakuje. Bardzo często tego nam brakuje. Bo jak to zawsze ksiądz Tomasz mówi, nic tak nie cieszy, jak ludzka krzywda, nie? Jak się komuś coś, to wtedy fajnie. Czasami lubimy sobie, ja też sobie lubię ostatnio, tak oglądam nieraz na tym takie śmieszne te historie, jak się coś tam ludziom przydarza w takich konkretnych jakichś sytuacjach, ktoś tam się potknie, coś tego. Pamiętajmy, śmiać się można z sytuacji, nie z osób, bo każdemu może coś się wydarzyć. I dlatego trzeba w tym wszystkim odnaleźć pewien taki umiar, pewne takie spojrzenie właśnie to właściwe. Dlatego warto trwać przy Panu Bogu, bo dopóki przy Nim jesteśmy, to nasze myślenie jest właśnie takie. Kiedy zaczynamy odchodzić od Pana Boga, zaczynamy się skupiać na sobie, wtedy te głupie myśli, które przychodzą do głowy, różne jakieś pokusy, to właśnie zaczyna nas niszczyć. Staje się tak silne, tak natarczywe, że w pewnym momencie ulegamy temu i później w konkretnej sytuacji potrafimy niewłaściwie wybrać. Dopóki Pan Bóg jest w sercu, bez problemu sobie z takimi myślami niechcianymi radzimy. Dlatego potrzebujemy Boga. My Go potrzebujemy. Tego Boga, który w Trójcy Świętej jest jedyny. Cokolwiek mówimy o Bogu Ojcu, dotyczy Syna Bożego, dotyczy Ducha Świętego i tak dalej. To i na zmianę. Jest jeden Bóg. Ma jedną i tę samą naturę. Tą naturą jest miłość. Dlatego jeżeli chcemy żyć miłością, tą miłością, która daje człowiekowi szczęście, już tu na ziemi, ale przede wszystkim to szczęście wieczne, to pamiętajmy, że nie ma innego Boga niż ten, który jest w Trójcy jedyny, który świat stworzył, który go odkupił i który go uświęca i podtrzymuje w istnieniu. I albo tego Pana Boga uznam i go przyjmę do swojego serca, albo będę żył po swojemu, ale odpowiedzialność za mój wybór spadnie na mnie. Dlatego warto się zastanawiać każdego dnia, i przypominać sobie, kim jestem i dokąd zdążam, żeby się nie pogubić. Bo diabłu zależy na tym, żebyśmy się pogubili. On sam przegrał, on sam przez swoje nie będę służył, skazał się na wieczne potępienie. I teraz tak jak właśnie, to jest ta właśnie taka zawiść, nienawiść. Ja nie mam, nie? To ja zrobię wszystko, żeby oni też nie mieli. Bo przez nich straciłem łaskę w oczach Pana Boga. To jest takie myślenie złego ducha. Że ja straciłem przez nich, to im też zrobię wszystko, żeby oni od Pana Boga odeszli. Panu Bogu do opiekę, a oni całą wieczność też będą potępieni razem ze mną. To jest mentalność zła. My od tego uciekajmy. Każda nienawiść, którą mamy w sercu, pamiętajmy, diabeł zawsze będzie nas prowokował, zawsze będzie sprawiał, żebyśmy zaczęli kogoś nienawidzić, żebyśmy stawali się takim bardzo, bardzo radykalni w pewnym momencie albo za, albo przeciw. Tak jak chociażby teraz w kontekście tej wojny, która się dzieje za wschodnią granicą. Łatwo jest pozwolić, żeby nienawiść zagościła w sercu, ale jak nienawiść tam wejdzie, to diabeł wejdzie. A Pan Bóg zostanie stamtąd wypchnięty, bo On nie będzie krzyczał. On nie będzie przypominał o sobie. On zawsze szanuje naszą wolność. Diabeł nie. Diabeł się zawsze czuje zaproszony. Dlatego musimy być czujni. I to musi być nasz wybór. Żeby wybrać Pana Boga, powiedzieć tak, Panie Jezu, idę za Tobą. Jak mi nie wyjdzie, od tego jest konfesjonał. Wracam, mówię, Panie Jezu, nie udało się, przepraszam. Ale mam iść za Nim, całe życie,
do samego końca. Nie wiem, kiedy ten koniec będzie. Dlatego warto żyć tak, aby być gotowym. Nie czekać ze spowiedzią, z nawróceniem od świąt do świąt, ale starać się, żeby moje serce zawsze było czyste, żeby zawsze być w stanie łaski uświęcającej. Wtedy Bóg może tu w sercu mieszkać. A kiedy On tu mieszka, to moje serce jest gorące. A kiedy kocham, jestem szczęśliwy. A kiedy jestem szczęśliwy, to sobie każdy niech sam odpowie na to pytanie, jaki wtedy piękny jest świat i chce się żyć, bo jest dla kogo. Wtedy to widzimy, wtedy jest to czymś oczywistym, wtedy nawet się nad tym nie zastanawiamy, tak jak nad oddychaniem. Natomiast kiedy tracimy relację z Bogiem, tym w Trójcy Świętej jedynym Bogiem, który jest, jeżeli nie mamy Go w sercu, nie ma też i tej miłości, a wtedy nasze życie jest smutne, nasze życie jest puste, nie możemy znaleźć sobie miejsca, denerwujemy się, nakręcamy i cały ten niepokój przelewamy, wylewamy na wszystkich, którzy są nam, którzy są obok nas, czy na naszych najbliższych. I to niszczy nasze relacje. Więc siostro i bracie, pamiętaj, po to jest ta dzisiejsza uroczystość. Byś sobie przypomniała, byś sobie przypomniał, kim jesteś i jakiego wspaniałego masz Boga, twojego przyjaciela, który tak bardzo cię ukochał. I chcę tylko, żebyś odpowiedział, odpowiedziała swoją miłością na Jego miłość, abyś poczuł, poczuła się szczęśliwym człowiekiem już tu na ziemi, ale przede wszystkim, by każdy z nas otrzymał tą nagrodę, do której jesteśmy zaproszeni i powołani. Nagrodę życia w niebie, by w domu Ojca nikogo z nas nie zabrakło. Amen.